Witam Was serdecznie, moi drodzy, w tym specjalnym odcinku, w którym postanowiłem odpowiedzieć na Wasze pytania, które nadsyłacie mi w ostatnim czasie w dużej ilości w mailach i komentarzach. Pytacie o to, jak najlepiej przygotować się do matury podstawowej z matematyki, z których materiałów w serwisie matemax.pl korzystać, aby jak najszybciej i jak najefektywniej przygotować się do matury z matematyki, abyście mogli pójść na egzamin bez stresu i nie walczyć o zdanie matury, tylko o to, aby uzyskać z niej jak najlepszy wynik. Materiały, z których chciałbym Wam polecić w pierwszej kolejności, które jakbyście przerobili, to macie gwarantowane zdanie matury i to na bardzo dobrym poziomie, to jest specjalny kurs do nowej matury z matematyki, który przygotowałem, który w części podstawowej składa się z 62 części, a w części rozszerzonej z 54. Macie tam omówione wszystkie najważniejsze wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na podstawie których są przygotowywane arkusze maturalne. Punkt po punkcie omawiamy tam wszystkie najważniejsze zagadnienia. Ja je oczywiście wzbogacam zarówno o teorię, żebyście byli przygotowani teoretycznie, ale przede wszystkim o praktyczne przykłady, właśnie takie, jak się pojawiają na maturze. Mam wieloletnie doświadczenie w arkuszach maturalnych, w egzaminach i wiem, jakie zadania się najczęściej pojawiają na tym egzaminie. I takie też przykłady dobierałem do tych części kursu, aby Was przygotować w możliwie najlepszy sposób. Abyście byli przygotowani na te najczęściej pojawiające się typy, najczęściej pojawiające się pułapki. Oczywiście wszystkie części kursu omawiamy sobie w taki sposób, że równocześnie korzystamy z tablic maturalnych. Pokazuję Wam, gdzie w tych tablicach maturalnych macie te informacje, które przydają się w danym typie zadań, abyście potem na maturze mogli korzystać z tej legalnej ściągi. To jest fantastyczna sprawa, macie 20 stron wzorów, zależności. Tam jest wszystko, czego potrzebujecie do zdania matury. Wszystkie wzory, praktycznie nic nie musicie umieć na pamięć. Ważne, abyście wiedzieli, gdzie szukać informacji na maturze i do tego też Was gorąco zachęcam, abyście podczas nauki korzystali z tablic. Jeżeli przerabiacie jakiś arkusz, no to przerabiajcie go razem z tablicami. Wspomagajcie się tymi tablicami. Oczywiście, jeżeli pamiętacie jakieś wzory, no to nie ma sensu ich szukać w tablicach, ale jeżeli się tylko pojawia jakaś wątpliwość, to szukajcie wzorów w tablicach. Zanim zaczniecie szukać u mnie na stronie, zanim zaczniecie szukać w podręczniku czy swoim zeszycie, to sprawdźcie, gdzie ten wzór jest w tablicach. To na maturze może Wam uratować sytuację, jak nie będziecie wiedzieli, jak zrobić jakieś zadanie, a będziecie wiedzieli, gdzie szukać informacji. To jest niezwykle ważne. Podczas wszystkich części tego kursu, do którego zresztą link podaję Wam w opisie tego filmu, abyście mogli pójść na stronę i już od dzisiaj zacząć z niego korzystać, przygotowywać się do matury, a jeżeli chcecie, to powtórzyć cały materiał z poziomu szkoły średniej. Cała wiedza z matematyki, którą musicie umieć do egzaminu dojrzałości, jest zawarta w tych wszystkich częściach kursu. Punkt po punkcie, od zagadnień łatwiejszych do trudniejszych, omawiamy sobie wszystkie materiały, wszystkie tematy, wszystko jest omówione na bardzo konkretnych, praktycznych przykładach, właśnie takich, jakie się najczęściej pojawiają na maturze. Jeżeli zapoznacie się z tymi wszystkimi materiałami, to gwarantuję Wam, że będziecie bardzo dobrze przygotowani do matury. W zasadzie na 100%. Te materiały, które są w kursie omówione, omawiają 100% wymagań do matury i są w zasadzie wzbogacone wszystkimi możliwymi typami zadań, jakie mogą pojawić się na maturze. Do każdej części kursu ponadto przygotowałem zbiorek z zadankami treningowymi. Jeżeli te materiały, które w tym podstawowym czasie każdej lekcji kursu, która zazwyczaj trwa kilkanaście, czasami 20 parę, czasem 30 parę minut, nie zostały omówione, no to znajdziecie je w zbiorku z zadaniami. Warto również przerobić te zadania. Wiadomo, im więcej treningu, im więcej zadań przerobicie, tym pewniej będziecie się czuli. Nie jedno, nie dwa, nie trzy zadania. Co najmniej kilkanaście zadań z danego typu, jak przerobicie, to dopiero tak naprawdę poczujecie, o co chodzi w tym temacie i gorąco Was do tego zachęcam, abyście właśnie tak uczyli się matematyki. O tym też wspominałem w nagraniu, jak uczyć się matematyki, które przypadło Wam do gustu. Link do tego nagrania także podam w opisie tego filmu, abyście mogli sobie tam zajrzeć. Tam mniej więcej 20, niecałe 20 minut, z tego co pamiętam, omawiam metody nauki matematyki,
Obejrzyjcie sobie to wideo, tam jest dużo wartościowych informacji o tym, jak się uczyć matematyki, aby wasza nauka była efektywna i co najważniejsze, na długo wam została w głowach. W skrócie mówiąc, jednym zdaniem, najważniejsze jest, abyście ucząc się matematyki rozwiązywali pisemnie zadania w zeszycie, ponieważ dopiero pisemne rozwiązanie zadań własnoręcznie sprawi, że dana wiedza zostanie wam na trwale w głowie. Po więcej informacji o skutecznej nauce matematyki zajrzyjcie do filmu w opisie i obejrzyjcie to nagranie, na pewno przyniesie wam dużo korzyści. Inne pytanie, jakie też często pojawia się w mailach od was, to ile czasu potrzeba na dobre przygotowanie do matury? No tutaj nie ma uniwersalnej odpowiedzi, ponieważ wszystko zależy od tego, jaką wiedzą dysponujecie na starcie, jakimi umiejętnościami. Jeżeli wiedza jest na w miarę dobrym poziomie, podstawy znacie, no to być może miesiąc wystarczy, żeby się dobrze przygotować do matury. Jeżeli ta wiedza jest niższa albo macie problemy z rzeczami podstawowymi z poziomu szkoły podstawowej, już nie mówię o dodawaniu, mnożeniu, jeżeli z tym są problemy, no to potrzeba zdecydowanie więcej czasu, to jest oczywista sprawa. Aczkolwiek ten kurs, który dla was przygotowałem, na jego przerobienie myślę tak optymalnie, to 2 do 3 miesięcy powinno wystarczyć, żeby opanować wszystkie zagadnienia. Teraz mamy 3 miesiące do matury, także mam nadzieję, że jak się teraz zabierzecie do pracy, to spokojnie wyrobicie się przed maturą, opanujecie wszystkie zagadnienia na 100% i spokojnie, bez stresu pójdziecie na egzamin. Będziecie walczyć tylko o to, aby uzyskać jak najwyższy wynik, a nie o to, żeby zdać maturę. Wiem, że wiele osób z was będzie zadowolona nawet jak uzyska 30%, bo potem nie wiążecie swoich planów z matematyką i chcecie tylko mieć zdaną maturę, a potem nic w tym temacie nie będziecie robić. Ale powiem wam, że nie opłaca się celować w próg 30%. Jak się nauczycie na 30-40%, to będziecie się stresowali na maturze, że może wam zabraknie punkcika, potem miesiąc oczekiwania na wyniki, albo nawet dłużej, zazwyczaj około 2 miesięcy, też będzie stresu, bo będziecie się zastanawiali, czy punkta zabrakło, czy będzie 32, czy 28%. Nie warto, to jest wszystko niewarte tego, lepiej się przygotować lepiej. Celujcie minimum w 50%. Starajcie się przygotować jak najlepiej. Jeżeli będziecie umieli rozwiązywać arkusze na poziomie tych 50-60% przynajmniej, to macie spokojnie zdaną maturę, bez stresu ją napiszecie, nawet jeżeli się pojawią trudniejsze zadania. Pojawicie stres, nie napiszecie na te 60%, na które pisaliście próbne matury, to te 30% na luzie wyciągniecie. Także gorąco was zachęcam do tego, abyście nie celowali w próg, tylko uczyli się więcej, jak najlepiej, na jak najlepszy wynik. To zawsze się opłaca, będziecie się mniej stresowali i lepiej pójdzie wam cały egzamin. Kolejne pytanie, jakie czasami od was dostaję a propos kursu, to czy jest on płatny, ile kosztuje korzystanie z kursu? Otóż kurs jest umieszczony na stronie w takim samym systemie jak wszystkie pozostałe materiały, to znaczy działa dla niego system antyprzeciążeniowy, który w sytuacji, gdy rośnie zainteresowanie danymi materiałami, ogranicza dostęp do części materiałów, żeby uchronić serwis matemex.pl przed przeciążeniem. W ubiegłych latach bardzo często się zdarzało, że w okresie przedmaturalnym tak dużo osób korzystało ze wszystkich materiałów, że po prostu strona wysiadała i całymi dniami była niedostępna. Pisali do mnie uczniowie maile, dlaczego nie mogą korzystać z materiałów, a po prostu dzwoniłem do serwerowni i mówili mi, że jest tak wielki ruch, że po prostu serwery nie wytrzymują, no i padały. Oczywiście mógłbym wykupić bardzo drogie serwery, i teraz też wykupiłem, zresztą w tym miesiącu, drogi serwer, żebyście mogli spokojnie korzystać do matury ze wszystkich materiałów, żeby strona wytrzymała wasze obciążenie, ale system antyprzeciążeniowy jest uruchomiony i w sytuacji, gdy ten kryzysowy poziom obciążenia dochodzi właśnie do tej wartości, że strona miałaby przestać działać, no to wtedy częściowo jest ograniczony dostęp do materiałów w arkuszach, w kursie, na wszystkich podstronach tematycznych, no i wtedy ruch trochę spada i strona cały czas działa. Jeżeli chcecie mieć pewny dostęp stały do wszystkich materiałów, to dla takich użytkowników stworzyłem konto premium. Za stosunkowo niewielką opłatę można wykupić dostęp do wszystkich materiałów, jeszcze kilka innych udogodnień, brak reklam na stronie, przyciski z odpowiedziami w arkuszach zadań.
Kilka takich udogodnień zrobiłem, żeby zachęcić do wykupienia tego konta premium, ponieważ jak wykupujecie je, to dajecie mi pieniążki, które ja mogę inwestować w rozwój strony, w wykupowanie droższych serwerów, w ogóle w rozwój całego serwisu, w przygotowywanie dla Was lepszych materiałów, żebyście mogli uczyć się do matury, innych egzaminów, do klasówek jak najefektywniej, jak najskuteczniej. Także te pieniążki, które od Was otrzymuję za wykupowanie pakietów, pomagają mi w rozwoju serwisu, no a Wam oczywiście gwarantują stały dostęp do wszystkich materiałów. Teraz już się nie zdarzy taka sytuacja, że strona wysiądzie i nie będziecie mogli korzystać. Wszyscy użytkownicy, i ci premium, i ci zwykli, teraz będą mogli korzystać z tych materiałów, do których mają dostęp. Bardzo to były dla mnie niemiłe sytuacje, jak strona wysiadała, nie mogliście korzystać, zwłaszcza w tych dniach przedmaturalnych. Teraz jest zrobione zabezpieczenie na tą okoliczność i za tą stosunkowo niewielką opłatę możecie mieć dostęp do wszystkich materiałów, zarówno do kursu, jak i do arkuszy, do działów tematycznych, do paru tysięcy zadań, które są w serwisie, do różnych lekcji tematycznych, no krótko mówiąc, do wszystkich materiałów. Opłata, uważam, jest stosunkowo niewielka. Też parę osób się mnie pyta, ile ona wynosi. Oczywiście po założeniu konta i zalogowaniu się wszystkie pakiety są widoczne. Na chwilę obecną, jeżeli do matury zostały 3 miesiące, no to pakiet 3-miesięczny kosztuje 70 zł. Jeżeli uważacie, że to jest za dużo i nie chcecie nawet się zarejestrować, no to podaję też tą informację, żebyście nie tracili czasu na rejestrację i dodatkowo mi nie zajmowali bazy danych, no bo to też wpływa na obciążenie serwera. Myślę, że tak jest uczciwie, aczkolwiek uważam, że ta opłata 70 zł za taki ogrom wiedzy, za ten niezwykle skuteczny kurs przygotowujący do matury, to jest stosunkowo niewiele. Czasami jedna godzina korepetycji potrafi tyle kosztować, a tutaj za taką cenę macie nieograniczony dostęp na 3 miesiące do wszystkich materiałów. Gdybyście chcieli, abym stworzył jeszcze nagranie, w którym omawiam takie strategie egzaminacyjne do matury, podaję przykłady, takie pewniaki, które mają największą szansę pojawić się na maturze, to możecie dać mi znać o tym w komentarzach. Planowałem też nagrać taki specjalny odcinek właśnie o takich zadaniach najbardziej pewnych na maturze. Także jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to możecie dać łapkę w górę, zostawić komentarz, udostępnić go swoim znajomym. W ten sposób też pomagacie mi w rozwoju tego serwisu, abym mógł więcej czasu poświęcać na przygotowywanie materiałów dla Was, na tworzenie wartościowej treści, która mam nadzieję jest i będzie dla Was bardzo przydatna. Także w tym nagraniu to już chyba byłoby na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli chcecie, to możecie zajrzeć do kursu zarówno podstawowego, tego opartego na zasadach CK, jak i rozszerzonego. Linki do obu kursów umieszczę w opisie tego filmu. Możecie udostępnić ten materiał swoim znajomym. Bardzo chciałbym, aby na maturze w tym roku był mniejszy odsetek osób, które nie zdały matury. Mam nadzieję, że ten kurs pomoże wszystkim maturzystom podnieść ten wynik zdawalności, uzyskiwać lepsze wyniki. Naprawdę, jeżeli go przerobicie, to sukces na maturze macie gwarantowany. Te 60-70% przy pełnym przerobieniu kursu to jest minimum, jakie osiągniecie. Przerabiając oczywiście cały kurs ze zrozumieniem, teoretycznie będziecie przygotowani na 100%. Ale wiadomo, dochodzi stres, dochodzą emocje, można popełniać różne głupie błędy, czasami zaznaczyć złą odpowiedź, także wszystko się może zdarzyć, ale na pewno jak przerobicie ten kurs, to ze spokojem pójdziecie na maturę. Będziecie pewni, że na pewno zdacie, a pisząc na luzie, pisząc bez stresu, też osiągniecie lepszy wynik. Także życzę Wam powodzenia w przygotowaniach, abyście wszyscy osiągnęli takie wyniki, o jakich marzycie i potem dostali się na te studia, na jakie marzycie, o jakich marzycie, bądź też kontynuowali swoją drogę życiową ze zdaną maturą w takim kierunku, w jakim sobie tylko wymarzyliście. Dziękuję Wam bardzo za uwagę w tym nagraniu. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.